I wczoraj na treningach, i dziś w konkursie drużynowym Piotr Żyła skakał najdalej. Nasi do samego końca walczyli o podium. I to naprawdę może być wspaniały dla nas sezon, a to przecież dopiero jego początek. Dobry wieczór Państwu. Piotr Kraśko, początek sezonu i początek wiadomości. Rok temu w pierwszym konkursie drużynowym w sezonie nasi skoczkowie zajęli ostatnie miejsce, a potem Kamil Stok został mistrzem świata. Jeśli znów poprawa miałaby być tak wielka, to będzie najlepszy sezon polskich skoków, bo dziś nasi byli naprawdę w świetnej formie. Gdyby nie odwołanie ostatniej serii, mieli wielkie szanse na podium. Najdalej ze wszystkich skoczył Piotr Żyła. Jarosław Kuś. Jeśli Adam Małysz na naszych skoczków patrzy z optymizmem i mówi, że będzie dobrze, to o nowy sezon możemy być spokojni, bo komu jak komu, ale mistrzowi z Wisły można wierzyć. Naprawdę jesteśmy jedną z największych potęg teraz chyba w skokach narciarskich i oby tak dalej. No, sezon się dopiero zaczyna, wiadomo, że to jest rozgrzewka. Ale im lepiej się ten sezon rozpoczyna, tym później jest tak lepiej, raźniej. W sezonie olimpijskim ważne jest to, by cały czas skakać w czołówce. Później to procentuje w czasie najważniejszych zawodów, a Piotr Żyła jest w rewelacyjnej formie. Ależ piękny skok! Skupiałem się na tym, żeby robić swoje i skakać to, co umiem, bo umiem nawet skakać dobrze. Drugi najdłuższy skok Piotra Żyły 145 metrów. Nic naszej drużynie nie dał, bo z powodu wiatru zawody przerwano. Zajęliśmy czwarte miejsce, a myśleliśmy o podium. Dzisiaj w walce do końca Polacy by sobie to wydarli. Okazja do zwycięstw na pewno się trafi, bo to ma być dla nas wielki sezon z olimpijskim finałem. Ważne jest to, że już wbiliśmy się do tej czołówki światowej i to teraz widać. Ważne jest, że mamy 10 zawodników o zbliżonym poziomie, więc możemy ich wymieniać. Dziś nieoczekiwanie do drużyny wskoczył nowy zawodnik. Krzysztof Biegun, rewelacja letniego Grand Prix. 19-latek z Gilowic, to o nim mówi się, że może być objawieniem sezonu i potwierdził to dzisiejszym skokiem. Nawet niemieccy kibice bili mu brawo. Fantastycznie, fantastycznie! Krzysiek na pewno to jest młody zawodnik nieobliczalny, który dopiero wchodzi, ale też nie boi się tej konkurencji. Widać już to parokrotnie pokazał. Przez wiele lat z drużyną skoczków był problem. Na najwyższym poziomie skakał Adam Małysz, a koledzy z drużyny, choć robili co mogli, skakali za słabo, by drużyna stanęła na podium. Bez Małysza nowe pokolenie zawodników zdobywa światowe skocznie. To styczeń tego roku i Zakopane. Nasi zawodnicy w konkursie drużynowym zajęli drugie miejsce. Dwa miesiące później na Mistrzostwach Świata drużyna wywalczyła brązowy medal. To pierwszy taki medal naszych zawodników w historii. Ja już nie wiem, co mam powiedzieć. Kamil Stoch. Ten sezon skoków będzie dla polskich kibiców niezwykły z jeszcze jednego powodu. Pierwszy raz w zawodach Pucharu Świata wystartują nasze dziewczęta. 16-letnia Joanna Szwab i 2 lata starsza Magdalena Pałasz za 2 tygodnie, 6 grudnia, wystartują w konkursie mieszanym. Razem z dziewczynami w drużynie wystartuje 2 panów. Joanna Szwab już nie może się doczekać tego startu. Zaczęła skakać na początku podstawówki. Namówił ją kuzyn. Jej rekord to 98 metrów. Na Puchar Świata to jedziemy po to, żeby tylko zaliczyć te zawody. Nie żeby zająć jakieś miejsce, tylko żeby je zaliczyć. Żeby sprawdzić, ile nam brakuje do tych dziewczyn i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale zanim panie zaczną skakać, to na skoczniach będą walczyć panowie. Pierwsze zawody i kwalifikacje są udane. Jeśli zaczynamy tak dobrze, to ja się tylko cieszę i mam nadzieję, że państwo również. Kolejne emocje jutro. Emocje tym większe, że w konkursie indywidualnym wystąpi aż 7 Polaków. Jarosław Kuś, wiadomości.